Stumble Guys, ale grasz jako Flash. Moi kochani, w dzisiejszym odcinku zagramy nowy tryb, w którym przechodzi się mapę dosłownie w kilka sekund. Na tej mapie biegamy i ślizgamy się kilka razy szybciej niż w normalnym trybie, więc dzisiejszy odcinek będzie mega, mega szybki. Jeżeli lubicie Flasha, zostawcie łapeczkę w górę, jeżeli jesteście nowi, subskrybujcie kanał. No i oczywiście zapraszam wszystkich na pixieshop.pl po przekozackie bluzy, koszulki, bryloki. Link do sklepu macie w opisie. Witam wszystkich bardzo serdecznie i wita was też nowy diamentowy przekozacki banan. Każdy chciałby mieć takiego banana, zostawię łapkę w górę w tym oto momencie. Moi drodzy państwo, dzisiaj zagramy sobie tryb, którym się biega o wiele, wiele szybciej niż normalnie. A dokładnie tryb, który nazywa się ślizgające stumblery. Uważaj jak chodzisz, otrzymaliśmy zgłoszenia o śliskiej podłodze. Na niektórych poziomach prześlizguj się między przeciwnikami, aby wygrać w ograniczonym czasowo wydarzeniu. O dobra, więc bierzemy się do roboty. Zobaczymy, czy faktycznie jesteśmy tak szybcy jak Flash. I czy ten tryb jest łatwy, czy trudny, za chwileczkę ocenię. W skali od 1 do 10 mamy na początku Super Paint Slide. Dlaczego super? To się za chwileczkę okaże. Lecimy! Jak widzicie, wow! Wow! Jak tu się szybko śmiga! Co jest? Dawaj, 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 farel! Dobrze, udało mi się przeskoczyć! Patrzcie, cały czas się ślizgam na brzuchu! To jest jakaś porąbana mapa! Szybko! Ślizg, ślizg! Dobrze! I ślizgamy się do przodu! Coraz szybciej! Ach! I szybciej! Ludzie! Wy nawet sobie nie zdajecie, widzowie, sprawy, jak tutaj się ciężko gra! Co to chłop zrobił? Jak to? Co? Co jest? Wracaj tutaj! Przegrałem! Czy wy to widzieliście? Przegrałem! Chłop śmignął na brzuchu i mnie wyeliminował, czyli 1-0 dla reszty świata, a Farel no niestety przegrywa. Moi drodzy, tak nie być nie może, my musimy to wygrać. Czy będzie inna mapa teraz włączona? Nie, dalej jest włączony Super Pine Slide, czyli na tej mapie będziemy się tylko i wyłącznie ścigali. No za chwileczkę się okaże. Postarajmy się tutaj ogarnąć jak najlepszą strategię. Cyk, teraz spacja, lecimy na brzuchu. Lecimy na brzuchu. O kurczę, o kurczę, nie możemy w nic uderzyć, bo jak się raz uderzy, to już jest totalny przypał, wiecie? Przegrałem! XD! Na tą mapę na pewno jest jakiś patent, tylko ja jeszcze go nie odkryłem. I powiem wam, że to wcale nie jest takie proste, żeby tą mapę sobie wygrać od tak. Sami widzieliście, że te mecze trwają dosłownie kilka sekund. Tu się na razie rozpędzamy i w ślizg. Hop, 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 hop. Dobrze, dobrze. O kurczę, je uderzyłem. Do przodu, no kurczę, czemu nie przeskoczyłeś, ty głupi bananie? No nie mam pytań. Okej. Okej. Hop. Hop, hop. Dobra. Hop. Okej, jestem prawie, no to jest niesamowicie ciężka mapa. No patrz, prawie byłem na... Moi drodzy, 3-0 dla reszty świata. Mi się wydaje, że po prostu diamentowy banan ma za ostre krawędzie i on się bardzo słabo ślizga po tym lodzie. Coś mi się wydaje, że taka pani na deskolotce zrobi tutaj robotę, więc wybieramy ją. No jak teraz, moi drodzy, przegram, to ja w to nie uwierzę. Musimy wygrać ten mecz. Na ten mecz na pewno jest jakaś taktyka. Powiem wam szczerze, że Super Pine Slide wcale taki nie jest super, bo jest super ciężki. O, tak bym to nazwał. Super Hard Pine Slide. Okej. Okay. Mamy wślizg. Jesteśmy na brzuszku. Tu ładnie trafiliśmy, trafiliśmy. Póki co. No i spadam do wody, bo nie zdążyła się postać odbić, ale nacisnąłem spację. No co jak? Uff, jeszcze raz. Pełen fokus. Jak generalnie przejść przez te wałki? Wałki są najtrudniejsze. Lecę. No patrzcie, zgnietli mnie. Na brzuchu jestem. Bardzo wolno się slajduje. No nie mam pytań. Dlaczego mnie tak borowiki gnębicie i tępicie? No i nie idzie tym... sterować, jak się ślizga na brzuchu. Dobra, hop. Okej, okay. Ok. Naprawdę? Tej pani to totalnie dziękujemy. Ta pani w ogóle nie pomaga nam w zwycięstwie. Bierzemy skina, którym prawdopodobnie, jeżeli zagramy, tak mówi legenda, to od razu wygrywamy za pierwszym razem. Jest to pan Flash, więc zaczynamy zabawę. Dobra, panie Flash, mam nadzieję, że ta legenda była prawdziwa. Od razu na brzuszek i jesteśmy na pierwszym miejscu. Okej, okay. Hop, hop. No, to... spacja, wciskam spację. Czemu ty nie... Patrzcie, no nie skacze, chłop. Okej, okay. Banany się wyłożyły. Nie, tam jest z przodu chłop. Tam jest z przodu chłop. Tam jest z przodu... Nie ma chłopa? Aha. Jednak ta legenda nie była prawdziwa. Dajemy szansę Flashowi. Jak mu się nie uda, to mam jeszcze innego zawodnika, którym prawdopodobnie się od razu uda. Opa!
Patrz, patrz, prawie mi się udało przejść. To kurde skaczka. Jezuniu. Tak mało brakło. Wało, dobra, jest git jeszcze. Jeszcze, nie. Przegraliśmy, jednak przegrywamy. Co jest mój, 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 mój. No byłem drugi, prawie się Flashowi udało, no. Damy jeszcze jedną szansę Flashowi. Dobra, panie Flash, ostatnia szansa dla pana. Pyk. No i walnął w wałek. No nie mam po prostu pytań i spadł na ziemię. Chyba dlatego Flasha, moi drodzy, nie ma już ratunku. On... Aaaa! Dobra, dobra, dobra. Dobra. Okej! Okay. Jest git, no i patrz! Znowu ten sam chłop? Znowu jakiś wojskowy Johnny wygrywa? Zmieniamy skinka. Nie ma to tamto. O! Mr. Rain! Mi się wydaje, że Mr. Rain jest w stanie wywalczyć dla nas, moi drodzy, zwycięstwo. On jest jak woda, rozumiecie? Gdzieś tu się z tą farbą zmiesza i między tymi wałkami przyciśnie szybciej. Tak, to moja fantazja, ale nieważne. Zaczynamy zabawę. Dajesz, Rain Man. Teraz nam się uda, moi drodzy. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jaka ta mapa jest trudna. Od razu walę na brzuch. Spacja, brzuch, jedziemy. Jest wślizg. Jest, okej. Okay. Doskoczyłem, jest git, jest git. Patrz, no jak on ten Pablo się przycisnął, czy jak on tam się nazywa? Niesamowita co? Chłop, dawajcie! Co jest? Ja jestem załamany. Jeszcze raz, wałek jest z tej strony, więc tu. Okej, okay, okej, okay, już się ścigamy. Pyk, pyk, udało mi się... Ja pierdziu, odbić. Okej, okej, okej. Okej, okej, okej. Okej, okej! Tak jest! O Boże! Ale teraz im deklasację zrobiłem, moi drodzy. O to chodzi w tym trybie. Jak widzicie, pan Rain zrobił robotę, nie ma co gadać. Ale zagramy sobie jeszcze meczyk, ale nieco inny. I zagramy sobie skinem Oni-Jutsu. Nie umiem tego czytać, to się podejrzewam jakoś czyta fachowo. Ja go wybieram, bo jest naprawdę mega fajny i mi się podoba. I zagramy sobie Stumble Pricksa, czyli te nowe wyścigi. Mam nadzieję, że dostanę troszeczkę inną wyścigówkę niż w poprzednim odcinku, bo grałem na razie tylko i wyłącznie Monster Truckiem, więc zobaczymy. Chciałbym dostać ten taki wózeczek z taką cienką klapką. Nie wiem, jak to się nazywa. Buggy. O, ja bym to nazwał buggy. Turbo Temple, ścigaj się do mety. Oczywiście, że się będziemy ścigali. I uwaga! Tak, patrzcie, mam ten samochód, który chciałem! Let's go! Od razu nitro. I czym on się różni od tamtego? Jest szybszy? Jest chyba... O, czekaj, czekaj, w ogóle nie jest zwrotny jakoś tak. Myślałem, że będzie bardziej zwrotny od tamtego. Nie da się takie... Podwójne nitro walnąłem. O kurcze, i dlatego byliśmy od razu na prowadzeniu. Hop. Nie no, słup, ten słup proszę mi przestawić, twórcę gry. Bo on tu się nie nadaje. Właśnie mam po to, co jest, żeby w niego uderzyć, co nie? Nitro i drugie nitro. Woohoo! Double nitro jest mocne. Tutaj ostatnio nie udało mi się wskoczyć. Hop. A, bo tu chyba trzeba ze spacją wskoczyć. Uwaga, uwaga, uwaga. Hop! 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 Okej. Okay. O, patrzcie, przebiłem kulę! Jak dacie podwójne nitro, to jesteście w stanie chyba przebić kulę nawet. Już was nic nie zatrzymam. Dobra, dawaj, 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 tu szybko, prędkość. Ej, nie najechałem na to. OMG. Rzućmy sobie banana, bo ktoś może tutaj się w niego władować. Zbierzmy to zielone. Woohoo! Double. Mamy to. Który wózeczek jest lepszy? Ten czy tamten Monster Truck? Szczerze powiedziawszy, chyba tamten Monster Truck jest lepszy. Nie wiem, jak mocno ścinać tutaj zakręty. Czekajcie, damy nitro i damy to. Czy jesteśmy w stanie nie uderzyć w ścianę? Okej, okay. Dobra, wiem, jaki błąd popełniałem, moi drodzy, bo ja gram na strzałkach, nie? Nie używajcie w ogóle strzałek, jak gracie w ten tryb. Nie ma sensu. Nie ma sensu używać strzałek, ponieważ wtedy wolniej skręcacie. A tak? Od razu, patrzcie, jesteście bardziej zwrotni. Cyk, 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 okej. Okay. I o to chodziło, a ja nie wiedziałem, bo ja borowik. Okej, okay, czy ktoś jeszcze tutaj dogoni mnie, czy nie? Woo! I meta! Mamy to! Pierwszy, łatwo. I tutaj widzicie, jak przechodzimy teraz te nowe eventy, które będą dostępne wraz z nową aktualizacją, będziemy mogli odbierać nagrody. Im więcej zagramy w danym trybie, tym więcej zdobędziemy nagród. Na przykład ja teraz zdobyłem 3 postępy na 7 i zdobywam 20 Stumble Tokenów i 20 gemów. Chcę mieć wszystko, odbieramy. Jeżeli dzisiejszy odcinek wam się podobał, zostawcie łapeczkę w górę. Wbijajcie oczywiście na pixyshop.pl po przekozackie bluzy i koszulki. Link do sklepu znajdziecie w opisie. Subskrybujcie kanał, a my widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się, hej!